Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia. Autograf w końcu. Zaczynamy zabawę z autografem. Heliodor, interior detailer. I tak jak widziałeś, sprawdziłem go sobie szybciutko na autku. Jako interior detailer nic po sobie nie zostawił, ale słuchaj, sprawa wygląda tak, że na początku już zabawy dla mnie on był taki trochę tępy w użyciu. Smużył jak płyn cleaner do czyszczenia skóry. Naprawdę, bo cleanerem do skóry jak najbardziej też może przetrzeć plastik, żaden problem. Też może służyć jako interior detailer, jakimś softikiem, naprawdę. I tu właśnie takie odczucie miałem, kurde, albo ktoś mnie zrobił w balona i specjalnie nalał płynu cleanera do mycia skór i że niby interior detailer. Oczywiście dostałem to od widza, od którego chyba już jakieś chemię dostałem, więc mało prawdopodobne, żebym nie oszukał. Mam tester w oryginalnej buteleczce. Będziemy później wąchać. Zapach, perfum, typowo męski. Czy jest fajny? Fajny. Ale po moich odczuciach stwierdziłem, że czas wskoczyć na skóry.
No i tak jak zauważyłeś, mnóstwo zabawy na skórze. Tak naprawdę tylko skóra. Odświeżenie i w Audi, i w Volvo. I słuchaj, dla mnie to jest cleaner do skóry. On nie ma nic wspólnego, ten produkt, jako interior detailer. I wcale miło mi się nim nie pracowało jako interior detailerem, a zużyłem go naprawdę sporo na taką zabawę w aucie i nie, moim zdaniem zdecydowanie tylko i wyłącznie skóry. Co lepsze, widziałeś też jazdę na szczoteczce delikatnej, Automotive Care. I ta szczoteczka jest idealna do serwisu i ten płyn. Nie chciałem już używać pianowniczki, bo z pianowniczki byłby rewelacyjny ogień. Tak, byłaby piana super. Więc jak dla mnie produkt jest cleanerem do skóry softem. O, do czego go porównuję? Można by powiedzieć, że jakby nie zapach, to wypisz, wymaluj od Karlaba. Ten cleaner do skóry softi, który jest słabym produktem, jeżeli chodzi o skóry, ale właśnie do takiego odświeżenia na mikrofibrę, czy też miękka szczotka, nadaje się idealnie. I tak widzę ten produkt. I żeby nie było, mam tutaj właśnie od widza produkt, który pięknie pachnie takimi męskimi perfumami, kolory. No tutaj może być kwestia tylko, słuchaj, no bardzo podobne, czy identyczne. Kwestia plastiku, gdzie naprawdę przy tworzywie sztucznym jest różnica. Może być trochę ciemniejszy i wącham. I słuchaj. Tak, bardzo podobny, żeby nie powiedzieć identyczny. A jednak inny. Troszeczkę inny. Dobra. Okej. Okay. Raz. Troszeczkę, kurczę, słuchaj, jakby troszeczkę inny. Mam nadzieję, że to ten sam produkt. Tego próbowałem, zachowuje się podobnie. I teraz tak, cyk. No, pieni się tak jak tamten. Oczywiście. Rozcieram na rękawicy. Tak jest. Teraz robię z tym podobny temat. O, okej. Okay. To samo. Tak samo się pieni, tak samo się rozciera. I teraz tak, żeby nie było. Ten pachnie intensywniej. Słuchaj, bardziej mi się podoba. Różnica w zapachu jest troszeczkę. Więc widzisz, i tutaj zgłupiałem. Bo bawiłem się tym produktem. One zachowują się tak samo. To nie jest tak, że to są dwa różne produkty. Ale inaczej pachną troszeczkę. Ten bardziej taki perfumowany. Tu go tak jakby troszeczkę złagodzili. Ale tak czy tak. Dla mnie, tak jak widziałeś, produkt do skóry. Naprawdę, na skórze leży fenomenalnie. Naprawdę rewelacyjnie. No dobra, z mojej strony to wszystko. Jako interior detailer mi nie siedzi. Zapachowo ok. A jeszcze jedna rzecz, pieni się fenomenalnie i dlatego zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak wygląda, jeżeli chodzi sprawa o pędzlowanie, bo będzie się nadawał idealnie na pędzlowanie, naprawdę. Idealnie się nim pędzluje, fantastyczna piana. I zobacz pH produktu w okolicach 5, moim zdaniem. Bliżej mu do 5 niż do 6. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!